Cześć, witajcie, chciałbym wam pokazać dzisiaj moje miasto. Będzie to taka wycieczka bardziej szlakiem nie ojca Mateusza, tylko szlakiem Kuby. Trochę innymi ścieżkami niż wszyscy turyści, którzy chodzą tutaj gdzieś naokoło. Pokażę oczywiście najfajniejsze zabytki, najbardziej znane. Aczkolwiek pójdziemy sobie trochę ścieżkami innymi niż wszyscy, nie tak znanymi i uczęszczanymi. No i nie będę za dużo gadał, bardziej po prostu pokażę. Pokażę. No zresztą sprawdźcie sami. Za tej jednej z najrzutliwszych ulic w Sandomierzu wyłania się kościół świętego Michała, a zaraz obok jest seminarium duchowne. Udamy się teraz do wizytówki Sandomierza. Jest to brama opatowska. Kiedyś były cztery takie bramy, otaczały z czterech stron Sandomierz. Była brama zawichojska, krakowska, lubelska, no i opatowska, która pozostała jako jedyna. No, z tej wieży będzie widać fajnie cały Sandomierz. Zatem udajmy się na górę. Bilet kosztuje 6 zł, natomiast ulgowy 4 zł. Idziemy teraz w miejsce, gdzie są pozostałości po murach obronnych miasta. Tylko w tym miejscu i przy bramie opatowskiej, na której przed chwilą byliśmy, jest kawałek, właśnie fragment murów miejskich. Ale spójrzcie, w jakim opłakanym stanie są. Praktycznie co jakiś czas jakaś cegła odpada. Natomiast kieruję się w miejsce dawnej synagogi. W tym momencie jest to archiwum, a kiedyś była to synagoga. No dlatego pewnie ta ulica nazywa się Żydowska.
pewnie będzie słabo widać. Ulica Żydowska. W dawnych czasach Sandomierz miał pozwolenie na jarmarki, na targi. Wzdłuż tej ulicy całej kupcy żydowscy układali się, rozkładali się w dany dzień. I cała ta ulica była właśnie w jeden dzień w tygodniu zawalona straganami. Tutaj są takie małe drzwi jeszcze. Zawsze mnie ciekawiły. No, uderzyłbym. Także mają jakieś 1,70 m może. Ja sam nie jestem jakiś też ogromny. No, natomiast tutaj jest kawałek skarpy sandomierskiej i tam u stóp tej skarpy jest ulica Podwale Górne, Podwale Dolne. Kiedyś były tutaj też domki drewniane, tak ciągnęły się wzdłuż tej ulicy. Teraz praktycznie już nic po nich nie pozostało, ale jeszcze 10 lat temu były. Natomiast tam jest widok z daleka, no będzie słabo widać, na kościół świętego Jakuba, do którego oczywiście zaraz pójdziemy. Ale najpierw krótki rzut oka na samo centrum Starówki. Nie będę tam mówił, więc powiem teraz. Spójrzcie, jak wygląda ta Starówka. Otóż jest to jedyna pochyła Starówka w Polsce. Zanim dotarłem na Starówkę, mijałem jeszcze trasę podziemną. Otóż Sandomierz ma oczywiście podziemia, lochy, do których można iść, zwiedzić. Tyczy się tego też pewna legenda o Halinie Krępiance. Była to mieszkanka Sandomierza, która wykiwała Tatarów. Otóż gdy tatarskie najazdy miały miejsce na Polskę, na Sandomierz też Tatarzy chcieli napaść. Oczywiście napadli, ale jedna z legend głosi, że Halina Krępianka, mieszkanka Sandomierza, w nocy zauważyła, że Tatarzy rozbijają obóz pod murami miasta. Chciała ich przechytrzyć i żeby nie napadli na miasto, nie zrujnowali i nie wybili wszystkich ludzi, postanowiła przesmyknąć się w nocy. Oczywiście informowała wcześniej mieszkańców do Tatarów, do jurty tatarskiej możliwe nawet, że to tak właśnie się nazywało. I powiedziała Tatarom, nie wiem w jakim języku w sumie, ale to tylko legenda, także wiecie. Powiedziała Tatarom, że są podziemia, przez które mogą się bezinwazyjnie dostać do miasta. Więc Tatarzy zaufali jej i weszli do podziemi. Być może nawet, że od tej strony. A Halina na znak, że już są w środku, wypuściła dwa białe gołębie dla mieszkańców miasta i mieszkańcy miasta zasypali ich, zasypali Tatarów, niestety razem z Haliną i wszyscy zginęli. Ona poświęciła się miastu i uratowała przed najazdem tatarskim cały Sandomierz. Taka była legenda, a jak było naprawdę, możemy się tylko domyślać. Kamienica pod Ciżemką. Podobno kiedyś znaleźli tam podczas remontu
jakąś starą, średniowieczną ciżemkę. Stąd nazwa. Tutaj ten piękny, biały budynek. Jest to Pałac Biskupi, ale nie będę za dużo o nim mówił, natomiast powiem coś innego. Idę właśnie w kierunku najstarszego liceum w Sandomierzu. Nazywa się Collegium Gostomianum. A to Collegium Gostomianum położone jest na skarpie sandomierskiej. Jak wiecie lub nie wiecie, Sandomierz nazywany jest Małym Rzymem, ponieważ podobno jest położony na 7 wzgórzach. Powiem szczerze, że nigdy nie liczyłem, ale nie doliczyłem się 7. Może jest to prawda, ale prawdopodobnie jest ich więcej niż 7, jeżeli będziemy jeszcze liczyć jakieś małe górki. Na płocie Collegium są zdjęcia z 99 roku, kiedy to papież Jan Paweł II przybył na błonia sandomierskie. Była to największa impreza masowa chyba w historii Sandomierza. Ludzie spali po przystankach, po stacjach benzynowych. Patrzcie, jeszcze CPN był wtedy. Wylądował papież helikopterem w Wielowsi. Jest to teraz dzielnica Tarnobrzega, wcześniej wieś. I przyjechał papamobilem do Sandomierza. Wszystkie drogi były wyłączone z ruchu. Także ja pamiętam, że ja sam osobiście nie byłem na... Spójrzcie, zmęczony ksiądz. Ja osobiście nie byłem na tym, ale spójrzcie, ile to było ludzi wtedy. Pod sam most sięgały, nawet na moście ludzie stali. Ale bawiłem się na ulicy i nie było zagrożenia, bo samochody nie mogły jeździć. O, patrzcie, tutaj jakiś koleś zemdlał, harcerze dzielni wynoszą go. Dobra, no ale przejdźmy do samego Collegium Gostomianum. Nie da się tam dojść teraz, bo jest oczywiście wszystko zagrodzone. Ale jest to jeden z ładniejszych budynków, zdobiący oczywiście moje miasto. Teraz idziemy taką małą uliczką, właśnie zobaczyć widok ze skarpy sandomierskiej. Natomiast tutaj jest budynek. Sorry, że tak mówię, ale chcę omijać trochę tych turystów, żeby im nie przeszkadzać i też, żeby nie zwracać na siebie uwagę. Tutaj jest taki budynek, jest to Dom Długosza, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, gdzie jest mnóstwo ciekawych figur, obrazów, przede wszystkim właśnie tematyce sakralnej. Ale są też takie ciekawostki, na przykład jak stopa słonia. Tak, jest tam stopa słonia. Widziałem ją osobiście kilka razy. Tak wygląda wejście do tego domu Długosza. Jest bardzo fajny tutaj ogródek. Można sobie siąść na ławce. Natomiast teraz właśnie idę na kozie schodki, czyli na schodki, które są na skarpie sandomierskiej, ale jest tak dużo ludzi, że nie będę nic tam mówił, tylko po prostu wam pokażę. Dobra, ale muszę zejść z murka. Dobra, ale czas tam wolę. Oto kozie schodki, czyli zejście na dół, na błonia, gdzie wcześniej właśnie w 99 roku papież przemawiał do ludu, odprawiał mszę. Co ciekawe, w 2010 roku była taka wielka ulewa, że wszystkie te schodki spłynęły tam na dół. Więc trzeba było zbudować nowe schodki. Tak samo zresztą poleciała jedna z bram, o których wcześniej mówiłem. Też po prostu zleciała podczas jakiejś tam burzy, spłynęła i rozwaliła się. Dlaczego tak jest? Ponieważ ta skarpa to jest gleba lessowa, bardzo lepka i bardzo mokra, co sprawia, że osuwa się i jest dużo osuwisk. Natomiast w tle widzimy Wisłę, jest most na Wiśle, a nawet dwa, z tym, że stary most jest zamknięty, a nowy jest otwarty i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy otworzą ten stary, wyremontują. Po drugiej stronie Wisły jest tak zwana huta, jest to huta szkła okiennego. I teraz też tam jest jeszcze kilka tam innych oddziałów, też jest
szkło do samochodów, do szyb i jeszcze jakieś inne, tam dokładnie się nie znam. Natomiast tutaj po lewej stronie nie będzie za bardzo widać, ale uwierzcie mi, tam daleko są Pieprzówki, to są jedne z najstarszych gór w Polsce, jedno z pasm gór świętokrzyskich. Dlaczego Pieprzówki? Otóż ich skała jest tak krucha jak pieprz. To coś w tym stylu. Występują tam na przykład ciekawe rośliny karłowate, jabłka, gruszki, dzikie róże, dzikie śliwki, coś w tym stylu. Natomiast u stóp tych gór, tak wygląda stąd, a tak naprawdę jest to kilka kilometrów, jest giełda owocowa, warzywna, hurtownia środków ochrony roślin, no i ogólnie targ odbywa się tutaj codziennie i ja tam właśnie z tatą handluję owocami, także tam jeździmy i tam sprzedajemy nasze wiśnie, czereśnie, śliwki, morele i tak dalej. A tutaj właśnie jest jeszcze właśnie to kolegium Gostomianum, tylko słabo widać. Dobrze, idziemy dalej do katedry. Tak jak mówiłem, idziemy dalej. O, oczywiście podziwiamy jeszcze tutaj zdjęcia pielgrzymki papieskiej. Natomiast idziemy dalej i tutaj w tej wąskiej uliczce widać wieżę katedry sandomierskiej. I może stąd opowiem troszeczkę. Otóż katedra jest teraz remontowana w środku, więc tak za bardzo tam nie widać. Jeżeli chcecie zwiedzić, zapraszam do Sandomierza. Przyjedziecie, zobaczycie sami. Natomiast jest jedna ciekawostka, którą chciałbym wam opowiedzieć. Tylko te samochody wszędzie jeżdżą, nawet w tej uliczce, no ja nie wiem. Nie no, nie zmieszczą się, to nic. Otóż ta ciekawostka jest taka, że w katedrze jest 12 obrazów. Na każdym obrazie jest tylu męczenników, ile dni w miesiącu. No to czyli styczeń 31, luty 28, marzec 31 chyba też, tak? I tak dalej, i tak dalej. I ci męczennicy, każdy z tych męczenników ma przypisany numerek. I możecie sobie sprawdzić, jak wasz męczennik z danego dnia urodzenia zginął. Czyli odpowiadam, urodziłem się 9 września, więc szukam obrazu z września i pana, który zginął z numerem 9. Nie pamiętam, czy byłem powieszony, czy spłonąłem, czy mi ktoś coś wbili, jakiś hak, harpun. Nie pamiętam, bo dawno tam nie byłem i zazwyczaj trafiałem na zamkniętą katedrę albo remont, tak jak w tym wypadku.